Cześć, mam dziś do naprawienia buga pewnego, którego dosyć długo nie odkryliśmy. Chodzi o to, że jeśli mam użytkownika, który ma nieaktywowane konto, to przy resecie hasła, jeśli podaję to swój adres e-mail, tak teraz poprawnie, dostaję informację, że twoje konto nie zostało znalezione. No to jest oczywiście nieprawidłowe i już nieraz mieliśmy użytkowników, którzy nam pisali, że co się dzieje. Więc jakbym do tego podszedł, do fixa? Może po prostu spróbuję tak, że tutaj, żeby wejść do resetu, jest tutaj zapomniałeś hasła. Aha, teraz się nie przeładowało, no ale tam i z powrotem to mogę to wpisać. Otworzyłem sobie na wrzędzie deweloperski, zobaczę w ogóle, gdzie to leci. Jaki tam jest wynik? Not activated, resetuj. I tu jest bad request, niestety nie zostało znalezione, czyli serwer to zwraca pod takim adresem. No okej, okay, no jak serwer, no to kupujemy sobie URL, może slash reset password, to sobie zapamiętam. Backend szukanie slash reset password. Init albo finish, no dobre pytanie, a tu jest init, więc init, to są dostępy, to nie, jeszcze raz. Reset password init post mapping to pewnie to. Tu jest tak map user jeśli został znaleziony. Ok, czyli to zwraca optional od usera. Find bad email filter get activated. No to jest błąd tutaj. Reset. Dlaczego tu jest takie podejście? Co autor miał na myśli? Autor to pewnie ja. Tak. Czemu tu tylko aktywowanym chcę dać możliwość resetu hasła? Mam pomysł, bo gdyby próbować resetować hasło ludziom, którzy nie aktywowali konta, też bez sensu, tak czy tak dostaną maila. Nie, to ten filtr po prostu tutaj usunę. I w momencie, jeszcze przy okazji tutaj zrobię tak, że jeśli ktoś sobie już zresetował hasło, czyli miał dostęp do tego maila z odpowiednim kluczem, to też mogę mu wtedy aktywować konto. Czyli complete password reset, tu jest takie coś, new password, old password. To tu mu ustawimy user set activated na true przy okazji. Dobra, chyba tyle właściwie, no taki szybki fix, o ile zadziała oczywiście. No nic, odpalam ponownie. Ok, czyli tutaj slash reset hasła, mnie interesuje strona. Backend się jeszcze uruchamia. Ok, odpalił się. Teraz tak, tu jest strefa admina, czyli ten ma nieaktywowane konto. No, po ten e-mail nic nie przyjdzie, no ale trudno. Zobaczmy, w takim razie resetuj. Dwa resetowanie, wystąpił błąd. No ciekawe. Connection refused. Aha, bo backend się jeszcze jednak nie uruchomił. A tutaj co jest grane? Size must be between message. U, tu mamy jakiś następny błąd. Validation failed for class user. Size property password between 60 and 60. Aha, bo ten ma jakieś upośledzone hasło, to jest taka. Nie. Account resource 144. Request password reset. Aha, bo ja go zapisuję, a on nie ma hasła. No tak, bo to jest użytkownik testowy, który, no to damy mu jakiś tam set password, password encoder, encode, nie ma znaczenia co, jakiś tam ABC. Oczywiście to był potężny błąd, nie powinienem tam ustawiać ABC,
Po nagraniu zorientowałem się i to usunąłem tę linię. Tak naprawdę wystarczyło na nowo uruchomić. Nie kontynuować trybu debug, tylko zatrzymać i uruchomić. To już działało poprawnie. Ten użytkownik miał ustawione hasło. Natomiast co mogłoby spowodować, gdybym zostawił ten kawałek kodu? No otóż przy zleceniu resetu hasła, czyli załóżmy, że znam maila z jakiegokolwiek użytkownika w systemie, wpisuję go maila, czyli zlecam reset hasła, i w tym momencie ustawiłem mu hasło na ABC i się mogę bez problemu zalogować. No, masakra by była, gdybym takie coś zostawił. Na szczęście, no, code review na etapie commita się przyda. Lecimy dalej. No nic, no to może tutaj przeładowanie takie wystarczy, żeby się nie musiał przebudowywać cały od nowa. Może szybciej będzie. Reloaded. Bardzo dobrze. Jeszcze raz. Slash reset hasła. Jednak nie. Właśnie dlatego nie korzystam z tego DevToolsów, bo po prostu mi się to tam nie przeładowuje zbyt szybko. Ok. Więc jeszcze raz. Ten not activated, dwa resetowanie hasła. Wysłaliśmy maila z instrukcjami, jak zresetować hasło. Zobaczę, tego maila wam pokażę, bo mamy chyba wysyłanych. No reply wysłane, resetowanie hasła. Tutaj to mogę pokazać, tak? No dobra. Taki mail został wysłany. On oczywiście nie dotarł, bo taki mail jak nie istnieje, ale jest tutaj link. Zobaczmy, jak skopiuję adres odnośnika. Ten użytkownik kliknął w ten link. Tutaj, no, pierwsze zmienię na localhost 4200. Jeszcze sobie podejrzę, że tutaj użytkownik aktualnie jest dalej nieaktywowany, ale jak zresetuję hasło, czyli wejdzie na ten link, to jeszcze powinno mu udostępnić możliwość resetu i tutaj niech podaje nowe hasło. Dobra, zapisuję. Zostało zmienione, możesz się zalogować. A mu też się przestawiło na aktywowane. No dobrze, wygląda na to, że działa. No i tyle, dzięki za uwagę, tak myślę. Jeśli podobał Ci się taki krótki film, powiedzmy na temat małego bugfixu, daj znać, może będę takich robił więcej, a jeśli był nudny, może dać łapkę w dół, będę wiedział, żeby już tego więcej nie nagrywać. Dzięki i cześć.